Cześć, nazywam się Szymon. Uczęszczam do drugiej klasy mechanika w Raciborzu na kierunku elektronik. Jestem zadowolony z wyboru szkoły, ponieważ szkoła spełnia moje oczekiwania. Oprócz lekcji tradycyjnych są też lekcje praktyczne, np. podstawy elektroniki czy pracownia elektrotechniki i instalacji elektronicznych. W szkole uczą wspaniali nauczyciele, od których zawsze można uzyskać pomoc w realizacji swoich pasji. Zapraszam do mechanika. Hej, cześć, ja nazywam się Kamil Ujec, jestem tegorocznym maturzystą oraz dwukrotnym stypendystą w Raciborskim Mechanikum. Ostatnie 4 lata życia spędziłem na kierunku technik i informatyk, więc wydaje mi się, że mogę co nieco o tej szkole opowiedzieć. Czy z perspektywy czasu, stojąc przed wyborem szkoły średniej, podjąłbym taką samą decyzję? Wydaje mi się, że tak, to naprawdę niesamowicie przyjemny okres w moim życiu, poznałem świetnych ludzi, świetnych nauczycieli. Do egzaminów zostaliśmy dobrze przygotowani, o maturze przekonam się za kilka tygodni, ale są naprawdę dobre myśli. Więc jeśli zastanawiacie się nad wyborem szkoły średniej, to mechanik jest jak najlepszym wyborem. Cześć, nazywam się Szymon Różkiewicz, jestem uczniem mechanika i jestem na drugim roku informatyki. Według mnie mechanik jest najlepszą opcją dla każdego. Wysoki poziom nauki, każdy nauczyciel jest wyjątkowy i niezwykli uczniowie. Masz jakiś talent, pasję, którą chciałbyś pokazać, mechanik w pełni pomoże ci się rozwinąć. Jest wiele innych uczniów, którzy mają różne zainteresowania, którym możesz również ty się zainteresować. Ja swojego wyboru nie żałuję, nie żałuj i ty. Cześć! Czy to ty zastanawiasz się, czy pójść do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu, zwanego również mechanikiem? Wiem, nazwa przydługawa, ale szkoła całkiem fajna. Jestem Łukasz i chodzę do drugiej klasy na kierunku technik-mechanik. Jak widzisz, moją pasją jest kolarstwo górskie, ale interesuję się też lotnictwem, budową i projektowaniem maszyn, czy szeroko pojętym przemysłem. Właśnie to sprawiło, że chciałem pójść do mechanika i uczyć się o tym, co mnie interesuje. W mechaniku lubię wielu nauczycieli, pełnych pasji i zamiłowania do tego, czym uczą. Oni faktycznie chcą, żeby z ciebie coś zostało. Również możliwość praktycznej nauki zawodu, obycie z przemysłem i z maszynami, z tym, z czym będę miał styczność już po szkole. Choć jestem dopiero w drugiej klasie, już czuję, że nie tylko mi zależy na tym, by dobrze zdać maturę. Mechanik jest miejscem z ponad 70-letnią tradycją, więc o czymś to świadczy. Wykształciła tysiące profesjonalistów w swoich dziedzinach i robi to do dziś. Ty możesz się o tym przekonać już za niedługo. Zaufaj mi, ta szkoła naprawdę wiele dla ciebie zrobi, ale ty też musisz się przyłożyć. Ja czuję się w niej świetnie i myślę, że za 2 lata powiem, że był to dobry wybór, żeby tam pójść. Dzięki. Cześć. Cześć, nazywam się Mateusz Hemerlik, jestem uczniem klasy 4D Raciborskiego Mechanika. Uczęszczam na kierunek technik mechatronik i chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, dlaczego ja wybrałem tą szkołę. Dlaczego uważam, że wy również powinniście ją wybrać jako swoją szkołę średnią. Przede wszystkim mechanik to świetne grono pedagogiczne, które na pewno dobrze was przygotuje do matury, które dobrze was przygotuje do dalszej edukacji. Bardzo dobre zaplecze techniczne, jeżeli chodzi o nowoczesne pracownie zawodowe, na których będziecie odbywać swoje zajęcia praktyczne. Mechanik umożliwia wam również wyjazd na miesięczny okres praktyki zawodowej za granicę, na które załatwia środki, dzięki którym nie musimy się niczym martwić, że czegoś nam tam zabraknie. Zajmuje się wszystkimi formalnościami, abyśmy my jako uczniowie mieli minimum do zrobienia, żebyśmy się skupili na tym, co najważniejsze. Mechanik to również wspaniali ludzie, którzy z którymi bardzo dobrze się utrzymuje kontakt, z którymi świetnie się przyjaźni, świetnie koleguje. I ja na pewno po szkole planuję utrzymać z wieloma osobami kontakt, ponieważ myślę, że znajomość ta jest tego warta. I życzę wam również, żebyście i wy trafili na takich wspaniałych ludzi, na których ja trafiłem. I żebyście mogli po okresie szkoły średniej, tak samo jak ja planuję w tym roku stanąć przed szkołą, pomyśleć sam do siebie, że był to świetny wybór, że nie żałuję ani jednego roku w tej szkole i na pewno podjąłbym taką decyzję jeszcze raz.